Cześć i czołem, Mike. Witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Dziwnie bez tej kamerki, czuję się troszkę nieswojo, ale według podglądu OBS-a mnie słyszycie, więc nie jest tak źle, jak mogłoby być. Moi drodzy, technik się nie pojawił, netu z Wektry ciągle nie mam. Na chwilę obecną aż się pochwalę na przyłączeniu na 5G. Mój wspaniały nowy komputer ma 23 przesył i 28, inaczej 23 pobrania i 28 wysyłania. Także no cóż, wczoraj pół godziny odcinek z ETS-a. Wysunął się jakieś 2,5 godziny na YouTube, a nie wiem, czy to nie jest jakiś rekord swoisty. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma, moi drodzy, prezenciory. Chciałbym troszkę te prezenciory powozić, bo jestem zajarany jak szczerbaty na suchary na nagrody, które są tutaj do zdobycia, do wygrania, do posiadania. Nie znalazłem nic z krótszymi trasami, więc zrobimy te 400 ileś. A potem zobaczymy. No nie mam garażu. Mi się wydaje, że już te wszystkie miasta, gdzie można przewozić dostawy krótkie, że tak powiem, nie są już dostępne. Ja zawsze jak, albo jak często jestem nie w czasie. A czekałem, porobię na streamach. A tutaj dupa Jasia dupa, ani streamów, ani Jasia nie ma. A robimy sobie tutaj przed jeszcze podłużą ciężarówkę. Ale generalnie jestem już szokowany, że jestem Stambułem, zwanym przez niektórych Konstantynopolem. Tutaj leje. No dobrze. Po prostu gra testuje moją nową kartę graficzną. Oczywiście gramy na ultra. Ja to usunę. Idziemy też pod prąd, nie? Właśnie się głupio wyszczerzyłem i zdałem sobie sprawę z tego, że przecież nie mam kamerki. No dobrze, słuchajcie, jedziemy. Prezenty. Nie wiem, jestem ciekawy, czy wy już te wszystkie misje prezentowe wykonaliście, bo tam, jak wiecie, był jakiś limicik w różnych miastach, tak, żeby nie robić tylko krótkich tras, ale też dłuższe. Tam widziałem, są jakieś poduszki, gadżety świąteczne. Myślę, że takie rzeczy mi się w mojej ciężarówce przydadzą, bo jak widzicie, zrobiłem sobie teraz taki lekki stragan, czyli mamy tutaj zabawki, które się poruszają. Mamy piłeczkę, mamy ETS-a, mamy torbę, mamy inne rzeczy. Więc z przyjemnością dodamy jakiś akcent. Świąteczny do tego anturażu. To mnie trochę martwi to sytuacja, że jednak są te trasy długie. Poszukam może pomiędzy odcinkami, bo będę chciał chyba nagrać dzisiaj dwa odcinki. Pomiędzy odcinkami spróbuję zrobić to w ten sposób, że
Po prostu postaram się znaleźć ciekawe miasto i kupić tam garaż. Nowe miasto, w którym będę mógł robić krótkie traski. Zapomniałem, jak ten Stambuł jest irytujący, żeby tak dookoła jeździć. To jest słabe. Ale no, myślę, że moja piękna ciężarówka wynagradza te niezbyt sprzyjające okoliczności przygody. Chociaż to też jest tak, że one są nieprzyjazne dla mnie, natomiast dla was mogą być zdecydowanie ciekawe i klimatyczne. Nie jestem pewien tylko poziomu głośności, ale już nie chcę mi się tego sprawdzać. Ostatnio było w miarę ok, teraz troszkę chyba podgłośniłem grę, tylko minimalnie. Jestem dosyć daleko od mikrofonu, ale no... Super Luxik daje mi takie możliwości. Dobra, dojeżdżamy na miejsce, odbieramy prezenty. Czas się przebrać za Mikołaja. Mam chyba 4 z 15 misji. Nie wiem, do kiedy ten event trwa. Jak wiecie, to... Pojechałem. Poważnie, jesteśmy dalej. Dobra, jedźmy, bo to się dobrze nie skończy. Zgubić się w Stambule. To tytuł odcinku sam się robi. Nawet nie trzeba się nic starać. Nie wiem, gdzie tu pojechać. Aha, tutaj, ale nie na górę, tylko tędy. No dobra. Może tym razem uda mi się trafić. Ciekawe, ilu z was też się zgubiło w tej lokacji.
A ten dojazd mi zajął, wiecie, masę czasu. Naprawdę prężny. O, będzie odcinek półtora godzinny. No dobra. Mam nadzieję, że już możemy zapodać tą prędkość lotową i śmigać hen daleko. Gdzie w ogóle jedziemy? Do Supse. To jest chyba na Węgrzech albo w Rumunii. Bo z tego co pamiętam, to omijamy teraz, albo nie omijamy, ale wyjeżdżamy z Turcji. Coś tutaj dużo widzę samochodów. Ale na szczęście te serpentynki, jak dobrze widzicie, są dwupasmowe. To fajniejsza sytuacja niż w Anglii. I tak narzekałem na ten tempomat elektroniczny, jak tam to się nazywa, z ustawieniem domyślnej prędkości, i tak narzekałem do chłopaków, że to nie fajne, że to nie, że to nielegalne, ale to jest mega. Jak nie trzeba trzymać tej strzałeczki cały czas, czy było, to jest miód malinka. Bardziej jak pięknie jadę. To byłby challenge, żeby w taki sposób pojechać całą trasę. Ale chyba się nie podejmuje. Czasem mi brakuje tych moich wyborzy, tych moich prędkości 140 na godzinę. Mają to swój klimat. Niech no. Rozmawialiśmy o tym już wielokrotnie na live'ach. Jako że założyłem firmę na trackbooku, to po prostu uważam, że nie wypada. Tak swoich mandatów się nałapię. Trzeba będzie się przespać, niedobrze. No to postaram się jak najbardziej przyciągnąć. Po prostu spanko. Po co? Po to, żeby zasnąć w nocy i obudzić się nad ranem. Jak wiecie, nie lubię za bardzo jeździć w nocy.
Tutaj mamy chyba ile obecną? Dwóch żywo zainteresowanych wygraniem mojego konkursu na Trackbooku, czyli Stokendziel i Lokomaroko. Jak jesteście zainteresowani tym, co dostaniecie po osiągnięciu największej ilości kilometrów w grudniu, to wejdźcie na Discordzie na mój kanał Fanart i tam zobaczycie Bastka tym, co dostaniecie. Tego jeszcze nie mam. Oczywiście to będzie do zamówienia do początku stycznia. Teraz mi, słuchajcie, kusi promoc, żeby go sobie ściągnąć. Ale przy tym internecie pobierać tyle gigabajtów, to przecież mnie noc zastanie. I dzień, i znowu noc, więc to nie ma większego sensu. Muszę to najpierw naprawić problemy z internetem, żeby filmować, by móc robić inne rzeczy. Siódemce. Nie, chyba ta kamera najlepsza. Ale próbowałem, znaczy ma klimat, żeby czasem sobie tą ósemeczkę włączyć, nie? To naprawdę fajnie wygląda, natomiast tak jeździ cały czas, to ciężka sprawa. Ile mam do spania? 3 godziny. No tak myślę, koło 20 trzeba będzie się zacząć. Oczywiście około 20 w grze trzeba będzie się zacząć rozglądać za spaniem. Wyryj po tych mniej więcej 8 godzinach, bo taki to jest czas spanka. Wstaniemy, pojedziemy dalej. Ja widzę, że co trasę muszę coś odwalić, nie byłbym sobą. No nie jest idealny stan, bo się jeździ obdziałem na podjeździe do was.
cię. Co za koleś. No i teraz już myślę, że trzeba się zatrzymać na kolejnej stacji kontroli spanka. Tu już jest granica, czyli na jakie jest spanko będzie. Też chyba kiedyś o tym wam mówiłem, ale denerwuje mnie brak takich przydrożnych serwisów w ETS-ie. Uważam, że tak samo jak mamy przydrożne stacje benzynowe, powinny pojawić się też przydrożne serwisy. Paliwko brać. Nie, może być tańsze. No 1 euro. Chyba paliwko jest tańsze niż w innych rejonach Europy. Pana trochę tak potrąciłem. Nie polubił mnie w tej Turcji chyba.
Oj, chyba takie jeżdżenie nie jest zbyt dobrym pomysłem. W takim sensie oczywiście, że będę przekraczał tą granicę, bo to niby krótka trasa, a zajmuje masę czasu. Przez tą granicę, przez czas, który przekraczałem granicę, mogłem spokojnie pokonać jakieś 100 km. Kończymy chyba. Długie, bo coś tak. Pogoda nie współgra ze mną, ale nikogo nie ma. To dobra, idźmy normalnie. Nie łamy przepisów, jak nie jest to konieczne. Także widzicie, technik wektry miał być między 4 a 6. Dzwonię około 7 do wektry, bo jestem wyrozumiały, wiem, że na pewno chłopak, dziewczyna ciężko pracuje i gdzieś tam mogło mu się dłużej zejść. Dowiaduję przez telefon, że w sumie to nie muszę czekać, bo usterkę, którą zgłosiłem, to raczej naprawią zdalnie. Znaczy, gdzieś tam w rozdzielni zrobię do technik, nie muszę być w domu. No, nie kłóciłem się już, już to byłaby 5. czy 6. rozmowa z wektorą w ciągu tygodnia, ale jak technik rozwalić, naprawić, przepraszam, internet, który przerywa i się wyłącza na kilka sekund. Ale dobra, bo prędkość to jeszcze pewnie da się zrobić, nie? Pewno sami manualnie mi ją zmniejszyli, bo mają duże przeciążenia sieci, więc prędkość pewnie mogą poprawić. Natomiast jeżeli chodzi o to, że mi się, powiedzmy, sieć wyłącza, raczej chyba tak. Ale nie znam się na tym, pożyjemy, zobaczymy. Coś chyba polubię tą Bułgarię, bo jedzie się naprawdę fajnie. Mapę świata, czy to jest na to Bułgaria? Węgry? Burgas. Bułgaria. Rysu. Bułgaria to jest chyba granica na Węgry już. Mam Bułgarię. Bułgaria spoko. Jak były jakieś trasy po Bułgarii, to lepiej brać je zamiast tego Istanbulu.
Autostrada w miarę prosta. Bramek nie ma. Czego chcieć więcej? Nie było to do końca według podręcznika zrobione, ale efekt końcowy jest w tym momencie ważny, czyli bez wypadku i skręcone. Tak dobrze widzieliście, nie przewidzieliście się, nie musicie regulować odbiorników, zahamowałem w momencie. To było niezłe. Ale lepiej zwrócimy na swój pas. Ten odcinek kurczę, poczekajcie chwileczkę. Jest 22. No i to mam. Ten odcinek pojawi się w Wigilię, także kochani, życzę wam wesołych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, żebyście się objedli, żebyście byli szczęśliwi, żebyście byli radośni, żebyście dostali dużo wymarzonych prezentów, czyli na przykład Pieterku komputera ci życzę, ale dużo życzę ci szczęścia we miłości. Stef, ci życzę przeprowadzki i możliwości ponownego włączenia się w bycie twórcą na YouTubie. A całej reszcie życzę wszystkiego, czego sobie życzą, tak może mniej spersonalizowanie, bo po prostu nie wszystkie wasze potrzeby i pragnienia pamiętam. Tobie Rancio życzę, żeby mi Tip & Donation przesłało kasę, którą mi zalegają już jakieś 4 miesiące. Gdybyś miała telefon, nie? No cóż, życie płata nam figle i czasem nie na wszystko wpływ mamy. Ale tymczasem dojeżdżamy. Sobie odpoczywajcie. Mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej, błyskawicznie zobaczyć na kamerce. Na live'iku, nawet bez kamerki, ale już na live'iku z interakcją, z rozmowami, bo troszkę, a raczej bardzo mi już tego brakuje. Prezenty dowiezione będą już za chwilę. Ja odpalam renderowanko filmu w świątecznym anturażu.
Ale ten pociąg to mnie troszkę zdziwił. Molno potrzebuje garaż, okej. Drugi jedzie, a to skoro nie tknie. Kowalowo, pewnie węgiel wiedzie. Naprawdę zatrzymałeś się, bo stałem za blisko. Co za ciuczma. No, już, już. Teraz, w tej chwili. Daleko jeszcze? O, jedziemy. Oni to zrobili celowo. Dojechane, oddane, sprzedane, 5 na 15, jeszcze muszę zrobić jakieś 10 tras tego typu, więc kawał drogi przede mną. Tymczasem wam, kochani, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia później, pa.